Jezusowego stały, matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia obok niej stojącego, tego, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tym miejscu i w tym czasie, który obecnie przeżywamy, najwłaściwszą postawą nas tutaj przybywających jest wyciszenie się. Wyciszenie się i posłuchanie tego, co Maryja w tym miejscu chce dzisiaj do mnie powiedzieć. Kiedyś mówiła do Łucji, Jacynty, Franciszka. Dzisiaj mówi do ciebie i do mnie. Potrzeba tylko, żeby cisza towarzyszyła tym spotkaniom z Maryją tutaj w Fatimie. Dlatego przyjeżdżając tutaj, przybywając z różnych stron naszej ojczyzny, potrzeba, aby wyciszyć nasze ciało, aby odpowiednio nastawić się na to słowo, które płynie do nas od naszej matki. Potrzeba też wyciszyć nasz intelekt, nasze myślenie, żeby Maryja ze swoimi słowami przeniknęła to wszystko, o czym myślimy na co dzień. Abyśmy nie tylko myśleli o Maryi tutaj, ale abyśmy myśleli także o niej wtedy, gdy wrócimy do naszych codziennych zajęć. Potrzeba również wyciszyć nasze słowa, bo czasami za wiele i niepotrzebnych słów pada w naszym codziennym życiu. Maryja tutaj chce mówić do nas. Żeby usłyszeć jej słowa, my musimy przestać mówić. Potrzeba również, aby w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu, wyciszyć nasze zmysły. Abyśmy mogli przyjąć orędzie, które płynie z tego miejsca do życia każdego z nas. I potrzeba także, przyjmując ten wielki dar od Maryi, wyciszyć czasami nasze ambicje, może wybujałe. Potrzeba tutaj stanąć w pokorze, bo Maryja to pokorna służebnica Pańska. Niech więc teraz, podczas tej mszy świętej, przez moment jeszcze właśnie potowarzyszy nam postawa zupełnej ciszy i posłuchania tego, co w tym miejscu chce teraz konkretnie do mnie powiedzieć Maryja.
tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę, swego Syna i naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem się na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących państwami, za naszego Pana Prezydenta, nasz rząd, aby umieli wprowadzać sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i w kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tutaj zgromadzonych, za nasze rodziny, za nasz naród, aby wstawiennictwo Maryi, wszyscy poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, młodzi zaś zapragnęli z entuzjazmem głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy także wszystkie intencje, które składamy podczas tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim.
górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, polecanych w tej Eucharystii, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, patronami naszej Ojczyzny, świętymi dziećmi z Fatimy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie
przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas pokoje. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie. Yeah.
Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyrywa się z naszych serc takie piękne zdanie, które wyraża to wszystko, co dzieje się tutaj. Dobrze, że tu wszyscy jesteśmy. Dobrze, że tutaj mogliśmy się wszyscy razem spotkać. Niech to spotkanie między nami będzie umocnione przede wszystkim spotkaniem z Maryją. Będzie umocnione spotkaniem tutaj, przy ołtarzu, na Eucharystii. I wracając do naszych codziennych zajęć, wracając do tego wszystkiego, co na co dzień przed nami, na ten pielgrzymi szlak przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono napełnia nas swoją siłą i swoją mocą. I tak jak w Ewangelii dzisiaj słyszeliśmy, podobnie jak święty Jan, zabierzmy Maryję do siebie. Zabierzmy ją do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, aby ona rzeczywiście była naszą matką. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z dalekiej Fatimy donosi.